Hej, 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 witajcie kochani. Sprawdzimy sobie, jak będzie się zachowywał Ubuntu Studio wersja KDE na starszym komputerze. To jest 10-letni laptop Toshiba, który ma, no, zdaje się, 4 GB RAM-u. Dodamy sobie tutaj konsolę do panelu w ten sposób, że prawy klik i add to panel. I to nam wskoczyło tutaj. Zobaczymy, czy da się to przenieść gdzieś. Enter edit mode. I czy możemy tutaj przenieść? O, tu nam wskoczyło, dobrze. To możemy zabrać teraz i otworzymy terminal. Niestety przy starcie tutaj nie można polskiego języka wybrać. Także pierwsze co sobie to zrobimy, set XKBK, czyli keyboard map PL. UGM działa. I tutaj czy możemy zwiększyć sobie troszkę view. Edit. Settings. Configure console. Profiles. Akurat nie ma tutaj wielkości czcionki, może view. Enlarge font jest, tak. Reset font size. Wersja jądra 5.15 i czyli to z otwartym Firefoxem. Zamkniemy Firefox. I zobaczymy teraz. No troszkę mniej, ale więcej tego free się zrobiło. Także widocznie tam część zatrzymuje w pamięci. Top zrobimy. Podobnie to wygląda. Czyli Shift Control plus plus to zwiększa czcionkę czy wielkość czcionki. Close Windows. Audio Production. Tutaj też możemy sobie dodać te, których najczęściej używamy do panelu,
czyli prawy klik Add to Panel. I na prawym kliku Enter Edit Mode i przeniesiemy tu i wskoczyło tak. Okej. Sprawdzimy sobie jakieś demo. To one są dosyć wymagające, jeżeli chodzi o o pamięć RAM-u. No ale parę sekund sobie zrobimy. Wszystko mamy tutaj pod ręką, także no, wygląda na to, że działa. Nie wiadomo, jak na w takim normalnym użytkowaniu będzie się sprawdzała przy tej ilości RAM-u, ale no, w takim podstawowym zakresie wydaje się, że funkcjonuje. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.